Witamy serdecznie w naszym kolejnym podcaście Dobre Rozmowy o technicznej stronie ewangelizacji. Ksiądz Tomasz Koprejaniuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży. I ksiądz Jarosław Kowenda. A skoro ksiądz Tomasz dzisiaj z nami jest tutaj, no to pewnie rozmowa będzie o Światowych Dniach Młodzieży. Dlatego na samym początku chciałbym zapytać, czym te Światowe Dni Młodzieży są? Znaczy, bo zasadniczo myślę, że większość naszych słuchaczy wie, że coś takiego jest, ale tak naprawdę chodzi mi o tą ideę. Skąd to się zrodziło, jak to powstało i dlaczego to dalej istnieje jeszcze? Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie. Tak, Światowe Dni Młodzieży to spotkanie młodych całego świata, Kościoła katolickiego, organizowane raz na 2 bądź 3 lata. Ostatnie miało miejsce w Panamie w 2019 roku, a ideą tego spotkania jest zgromadzić młodych różnych ras, różnych kultur, którzy naśladują Jezusa Chrystusa, którzy Go poznają w swoim życiu, którzy dzielą się tym doświadczeniem i po takim wspólnym spotkaniu wracają z tym doświadczeniem do swoich wspólnot, do swoich parafii, by to kontynuować. Czyli tak naprawdę przede wszystkim tą siłą Światowych Dni Młodzieży jest spotkanie. Tak, to jest spotkanie face to face, spotkanie fizyczne, spotkanie, które najpierw jest na poziomie diecezji, w rodzinach, z ludźmi, którzy żyją w diecezjach, z parafianami, poznawanie kultury, w tym wypadku Portugalii, kiedy teraz jedziemy na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony, a potem ten finał w Lizbonie od 1 do 6 sierpnia, którym będą właśnie te spotkania na ulicach miast, na placach, właśnie takie spotkania, gdzie będzie ogromny entuzjazm, wielki żywioł młodych z całego świata, więc jest to wydarzenie, na które po prostu czeka się z wytęsknieniem, zwłaszcza, że ostatnie były 4 lata temu, tutaj nie odbyły się rok temu w Lizbonie z powodu pandemii, ale teraz mamy nadzieję, że wszystko będzie już tak, jak jest zaplanowane i że to będzie naprawdę wielkie święto dla nas. Na ilu takich spotkaniach ksiądz już był? W zasadzie od Rzymu, od roku 2000 byłem na wszystkich poza Australią i każde spotkanie zawsze wnosi ogromną energię. Też jest takim czasem nabrania ducha, doświadczenia kościoła powszechnego, żywego. Bywałem jeszcze jako kleryk, potem już jako kapłan, organizator grup. Teraz mam to doświadczenie organizowania na poziomie całego kraju. No właśnie, skoro do tego przechodzimy, to jest to dosyć duże przedsięwzięcie, nie tylko ze strony organizatorów z Lizbony, no u nich przede wszystkim, tak, myśmy tego doświadczali, kiedy były w Krakowie Światowe Dni Młodzieży, ale też właśnie z ramienia KBO, czyli Krajowego Biura Organizacyjnego. Jak to wygląda tak od kuchni? Jest duże przedsięwzięcie, owszem. Byłoby to pewnie nie do udźwignięcia, gdyby całość spoczywała tylko na dyrektorze. Dlatego też ta praca jest odpowiednio podzielona i skoordynowana ze wszystkimi diecezjami w Polsce. Na poziomie diecezji działają koordynatorzy, którzy przygotowują grupy i są w bezpośrednim kontakcie z organizatorami grup, z parafiami, z których młodzież się udaje. A z kolei ci koordynatorzy, jako tacy nasi ambasadorzy w diecezjach, są w bezpośrednim kontakcie z nami. I tutaj ta współpraca jest bardzo dobra. Owocem tej współpracy jest to chociażby, że mamy już ponad 11 tysięcy młodych, którzy chętnie wybierają się na Światowe Dni Młodzieży i ciągle jeszcze trwają zapisy. I teraz jeśli chodzi o sam poziom Krajowego Biura, to mamy w tym momencie zatrudnionych 8 osób, którzy odpowiadają za poszczególne działy, między innymi dział promocji, dział mediów społecznościowych, w jaki sposób organizować dni w diecezjach, wolontariat, no kwestia oczywiście księgowości, kwestia prowadzenia całego biura jako... Jest też sekretarz, no i ci wszyscy, którzy wspierają nas, kiedy potrzeba jest też jakiejś konkretnej pomocy z zakresu chociażby czy to informatycznego, czy też medialnego. Nad całością, tak, nad tymi całymi naszymi pracami czuwa episkopat, to znaczy to też nie jest tak w oderwaniu zupełnie od episkopatu, ponieważ Krajowe Biuro jest powołane przez episkopat, aby przygotowywać Światowe Dni Młodzieży w kraju. Czy można powiedzieć, że to wydarzenie młodzi przygotowują dla siebie? Do tego dążymy, żeby oderwać to od takich ram czysto klerykalnych, tak żeby młodzi byli dla młodych. Dlatego też w naszym biurze zasadniczo pracują młodzi, którzy
no, mają też swoje inne prace, ale wiem, że bardzo dużo swojego życia i czasu poświęcają właśnie tej idei Światowych Dni Młodzieży. Widzę, z jaką pasją właśnie prowadzą wolontariat, rekrutacje, te rozmowy, które się odbywają w międzyczasie. Także widzę, jak jest prowadzona strona, czy też ta strona na mediach, w mediach społecznościowych, Facebook czy Instagram. Te wszystkie właśnie działki są fajnie prowadzone. Dobrze też tak widać promowane. Nie wiem, tutaj jestem naprawdę pełen podziwu dla tych, którzy podejmują te zadania i widzę, że ta rzecz bardziej trafia, kiedy to robią młodzi dla młodych. Ja już mam swoje lata i też pewnie może bym, gdybym musiał, to robił, ale pewnie bym to robił w jakimś starym stylu, może niekoniecznie trafiającym do wszystkich. Dlatego fajne jest to, że możemy choćby nawet w takim małym zakresie, jak Krajowe Biuro, dać taką przestrzeń pracy młodym. No to chyba nie jest aż taki mały zakres. Tak, ale mówię tak w perspektywie Kościoła, gdzie jednak ciągle jeszcze pokutuje taka teza, że za wszystko musi być odpowiedzialny ksiądz od początku do końca, czy to organizacja jakiegoś balu, czy to jakieś wydarzenia w parafiach. Mało się daje takiej inicjatywy młodym. Wolałbym, żeby tej inicjatywy było więcej, żeby kapłan, który jest, był tak, jak jest powiedziane w piśmie, do posługi słowa, do modlitwy, do pewnej koordynacji też tych działań, ale nie był taką lokomotywą ciągnącą wszystko, bo zwykle jest tak, że potem, kiedy kapłana zabierają na skutek tych zmian personalnych, to takie inicjatywy później upadają. Ważne jest, żeby młodzi czuli się gospodarzami tego, co robią, właścicielami tego i żeby też mieli takie doświadczenie, że to służy. I jeśli się takie przekonanie zaszczepia, to widać tego potem owoce, jak ciąg dalszy, który jest w diecezjach i w parafiach. Ja miałem okazję być na Światowych Dniach Młodzieży w Madrycie. To tuż przed seminarium w zasadzie tam się wybrałem i bardzo krótko po moim nawróceniu, odkryciu na nowo Kościoła. I pamiętam, że te Światowe Dni Młodzieży w Madrycie to było właśnie takie odkrycie czegoś, czego ja zupełnie w Kościele dotąd jakby nie widziałem zupełnie. Właśnie tego Kościoła żywego, Kościoła młodego, Kościoła, który cieszy się po prostu z tą swoją wiarą i tą swoją wiarą może się też dzielić z innymi. No i potem właśnie były Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, no teraz była Panama, ostatnie wydarzenie. Wiele takich różnych ciekawych spotkań, ciekawych doświadczeń z ludźmi, tym bardziej jak ktoś słyszał, że z Krakowa jesteśmy, to już w ogóle sanktum Bożego Miłosierdzia i tak dalej. Ciekawym doświadczeniem było na przykład to, kiedy byliśmy w Panamie i w wielu miejscach, w wielu domach, nawet w autobusie widzieliśmy obrazy Jezusa Miłosiernego. Więc to było takie niesamowite doświadczenie, że wow, my jesteśmy gdzieś tam z centrum tego wszystkiego i tak sobie myślę, że czasami to też tak człowiekowi otwiera oczy, tak, że mamy coś pod nosem, mamy jakieś ważne miejsca, tak, a jakby nie do końca sobie to uświadamiamy, tak, że to coś takiego cennego tutaj jest. Chciałem zapytać o jakieś takie księdza, właśnie jakieś takie doświadczenie tych Światowych Dni Młodzieży, jakieś, może jakąś historię. No tak, oczywiście tutaj z tych takich pierwszych myśli przychodzi mi również Madryt, bo byłem też z grupą. To było takie głębokie doświadczenie, bo przewodził tym Dniom Młodzieży jeszcze papież Benedykt XVI. Było hasło zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze, w nim zakorzenieni. I to hasło było tak bardzo głęboko podawane, czy to w postaci kateches, czy też przemówień papieskich. Utkwiło mi takie wydarzenie, kiedy na tym lotnisku Quattro Ventos wieczorem po spotkaniu z papieżem rozpętała się taka wielka burza. To znaczy, no, były pioruny, był ogromny deszcz. No i część ludzi zaczęła tak spontanicznie uciekać i oczy świata były zwrócone na ołtarz, gdzie jeszcze był papież, a w zasadzie dopiero co skończyła się adoracja Najświętszego Sakramentu. No i wszystko się okazało, że papieża nie ewakuują, że on tam jest w dalszym ciągu. I miałem takie przekonanie, że właśnie Kościół, który jest miotany różnymi falami, jak ta burza, która się rozpętała, jeżeli jest papież,
to można spać spokojnie. To znaczy, wiadomo, jest strach i niepokój, to wszystko, się, co z tym wiąże, emocje, ale to doświadczenie tak dało mi tak dużo do myślenia, że w tym momencie papież został i że ta burza za jakiś czas ucichła i pojawił się taki piękny show fajerwerków. Także to też dawało taki obraz, że z jednej strony czasami są te doświadczenia bardzo trudne, bolesne, niepokojące, ale jeśli jest właśnie to doświadczenie łączności i jedności z papieżem, to można to wszystko przetrwać i prowadzi to do czegoś też pięknego. Doświadczeń, jeśli chodzi o Światowy Dzień Młodzieży, mam sporo i są takie humorystyczne i są takie, które dawały też dużo do myślenia, ale takie jedno uniwersalne, które zawsze wynoszę, to jest doświadczenie powszechnego Kościoła, to znaczy doświadczenie tego, że my w Polsce jako katolicy nie jesteśmy sami, jak może by się czasami wydawało, że ten Pan Jezus miłosierny jest tylko dla nas, czy że to tak dziwne, że gdzieś to się pojawia na świecie, że właśnie ta sama wiara, ten sam duch ożywia nas wszystkich i że to doświadczenie jest obecne na różny sposób i bogactwo tego Kościoła, który wymyka się nawet tutaj w takim polskim myśleniu, spod jakiejkolwiek kontroli, naprawdę zbudujące i takie też inspirujące, rozwijające i że nie trzeba się pogrążać w Polsce w jakieś spory teologiczne, takie czy inne, które miały miejsce chociażby podczas tej pandemii, bo można to wszystko widzieć szerzej i doświadczenie Boga i ten wpływ, oddziaływanie, czy wręcz to tchnienie Ducha Świętego, które podczas tych wydarzeń jest, to jest coś, co naprawdę wpływa bardzo mocno i zostawia taki trwały ślad w postaci tego, że potem niektórzy odnajdują swoje powołanie, wstępują do seminariów, do zakonów, czy też po prostu wchodzą na drogę małżeńską z takim doświadczeniem, że warto być z kimś w relacji. A to jest też początek właśnie budowania tych relacji, te Światowe Dni Młodzieży. Ksiądz wspomniał o tym właśnie lotnisku Quatro Ventas. Ja też zapamiętałem to bardzo mocno, to wydarzenie. Pamiętam właśnie to przemówienie, które papież Benedykt chciał wygłosić i nie było możliwości. Te kartki, które gdzieś tam się rozwiewały. Oczywiście myśmy akurat stali koło Telebimu, więc gdzieś tam mieliśmy, można powiedzieć, dobrą widoczność na to wydarzenie. Pamiętam, że ten wiatr zimny, deszcz, który gdzieś tam padał i kiedy podjęto decyzję o tym, że jednak nie przemówienie, a adoracja, kiedy ta monstrancja pojawiła się właśnie na ołtarzu, to wtedy ten wiatr ucichł i deszcz przestał padać. Tak naprawdę ten wiatr zrobił się ciepły. Wszystko się uspokoiło, można powiedzieć. To jest też jedna strona, to jest obecność papieża, tak, ale właśnie druga rzecz to jest działanie samego Boga w tym wszystkim, takie bardzo, bardzo mocne. I myślę, że wtedy chyba większość osób miała takie mocne doświadczenie tego, że wow, naprawdę to było. Tak, to był taki mały cud, który przeżyliśmy tam na tym lotnisku. Dokładnie, tym bardziej, że to papież Benedykt XVI w sumie wprowadził ten motyw adoracji Najświętszego Sakramentu. Pewnie wielu mu mówiło, żeby tego nie robić, no bo jest takie ogromne zamieszanie, tyle ludzi, kto to będzie adorował, ale od czasu kolonii, kiedy te adoracje są, to zawsze jest tak, że kiedy jest wniesiony Pan Jezus i On jest ustawiony na ołtarzu, jest taka cisza. To jest niesamowite, że ludzie zapadają w głęboką modlitwę. No oczywiście są gdzieniegdzie jakieś tam głosy takie czy inne, ale generalnie panuje cisza i to jest takie bardzo ujmujące i pokazujące, kto tu jest Panem, nie? Że ma się takie doświadczenie, bo każdy jest na różnym poziomie, nie? Swojej wiary i poznawania Boga, ale właśnie ten moment adoracji jest taki szczególny i dobrze, że on jest i myślę, że bardzo pomaga też w takim wyniesieniu ze Światowych Dni Młodzieży tego, co istotne. Tak, to jest niesamowite, kiedy kilka milionów ludzi, młodych ludzi, tak, w zupełnej ciszy adoruje Pana Jezusa. Tak jakby już nie miało wtedy znaczenia, czy to będzie kilka milionów, czy kilkadziesiąt osób, ten sam duch po prostu będzie przenikał daną wspólnotę. No właśnie, a jeszcze może porozmawiajmy o tym, jak wyglądają te Światowe Dni Młodzieży, jaki jest program tego wydarzenia, bo mówimy tutaj o lotnisku, tak, o czuwaniu, więc może wróćmy jeszcze do samego początku spotkania, jakby jak ono będzie przebiegać. Tak, te doświadczenia rzeczywiście, one się rodzą w oparciu o konkretny program, który też jest zwykle stały.
On się delikatnie zmieniał, bo te Światowe Dni Młodzieży mają już długą historię. Te, które będziemy przeżywać, to będą 38. Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie, więc już parę lat jest. Inspiratorem i takim, który powołał te Dni Młodzieży, jest święty Jan Paweł II. Cała historia z tym związana. Ale on chciał właśnie, żeby gromadzić młodych. Najpierw przy krzyżu, potem młodych z Rzymu, potem młodych z całego świata. I tak to zostało do dziś. Od Paryża, od 97 roku, Światowe Dni Młodzieży się rozwinęły jeszcze bardziej, bo nie trwają tydzień, a nawet dwa tygodnie, bo zostały wprowadzone tak zwane dni w diecezjach, czyli możliwość odwiedzenia diecezji. I to jest do dziś, więc najpierw ci, którzy wybierają się na Światowe Dni Młodzieży, mogą pojechać do konkretnej diecezji. Nie muszą, ale mogą. I to jest tydzień w diecezjach i po tym tygodniu w diecezjach jest zjazd do miasta wyznaczonego przez papieża, w tym wypadku do Lizbony. I od 1 do 6 sierpnia odbędą się tak zwane finały Światowe Dni Młodzieży. Zwykle jest tak, że we wtorek jest msza święta na otwarcie Światowych Dni Młodzieży. Przewodniczy jej kardynał danego miejsca. We środę, czwartek i w piątek są katechezy, czyli takie poranne spotkania dla młodych, którzy się gromadzą w kościołach, w parafiach, różnych punktach. Katechezy wygłaszane w językach ojczystych, narodowych. Do naszych młodych będą katechezy głoszone przez biskupów polskich. Czwartek przybywa zwykle Ojciec Święty i to jest tak zwana msza święta powitania Ojca Świętego. W piątek jest Droga Krzyżowa. I te wydarzenia są zlokalizowane gdzieś w centrum miasta, w tym wypadku to będzie Park Edwarda VII w Lizbonie, a sobota i niedziela to są dni, w których młodzi gromadzą się w jednym miejscu pod otwartym niebem, w tym wypadku będzie to Park Tejo niedaleko mostu Vasco da Gama, by przeżyć spotkanie z papieżem, właśnie tę wieczorną wigilię, czuwanie wraz z adoracją Najświętszego Sakramentu i po wspólnie przybytej nocy na tym placu poranna msza święta i posłanie, czyli takie wydarzenia centralne, to jest już później sobota, niedziela. Tak wygląda ramowo. Natomiast wokół tego są tak zwane towarzyszące imprezy, jak chociażby Festiwal Młodych, czyli możliwość zaprezentowania kultur na różnych scenach, które będą budowane w Lizbonie. My też chcemy taką scenę polską skonstruować. Trwają aktualnie rozmowy. No i też jest takie miasto radości, w którym będą między innymi tak zwane targi powołaniowe, czyli możliwość zapoznania się z różnymi formami życia, czy to zakonnego, czy seminaryjnego, czy też odkrywania takiej konkretnej swojej drogi w jakimś apostolacie. Więc bardzo wiele takich rzeczywistości, które są w międzyczasie, które dzieją się w Lizbonie, a na to wszystko jest oczywiście wielka radość, wielki czas wspólnie spędzony, taki pełen entuzjazmu. To jest bardzo dobrze zorganizowane już od strony logistycznej, więc każde doświadczenie po Światowych Dniach Młodzieży, które było jakoś tam negatywne, jest przepracowane na nowo, potem wdrożone, więc nie ma problemu bardzo z zakwaterowaniem czy z wyżywieniem takiej liczby ludzi. Właśnie, bo tak naprawdę Portugalia nie jest aż takim wielkim krajem. Nie jest, choć jest pięknym turystycznie, pięknie położonym i ma w sobie ten walor Fatimy chociażby, tego miejsca świętego, do którego pielgrzymują naprawdę miliony ludzi. I wiem, że większość naszych pielgrzymów Fatimę odwiedzi. Nawiedzi to sanktuarium. Myślę, że będzie to okazja też poznać historię tego objawienia, co jest ważne. I tak jak właśnie Portugalia znana jest z Fatimy, tak też my chcemy zawieść to, co jest u nas, jako takie polskie, co wydaje się takie nasze narodowe, chociażby ta obecność Jezusa Miłosiernego, tego skąd to się narodziło, tak? Czyli tutaj z Krakowa, no ale też wskazanie chociażby na Jasną Górę jako takie nasze miejsce narodowe, sanktuarium maryjne, bo to jest znane miejsce w świecie, chociaż nie każdy kojarzy je z Polską i warto jest też w sposób taki subtelny dokonywać promocji tych miejsc, tak aby też ludzie, którzy przybywają do Polski, wiedzieli na co zwrócić uwagę. Wspomniał ksiądz o scenie polskiej. Co tam będzie się działo na tej scenie polskiej? No plany mamy spore takie, żeby ta scena była miejscem spotkań z zaproszonymi gośćmi, ciekawymi ludźmi, tymi, którzy prezentują taki poziom kultury chrześcijańskiej, chociażby też pośród artystów. Takie rozmowy się powoli toczą, kto by mógł tam wystąpić, czy też przyciągnąć młodzież,
poprzez jakiś koncert, poprzez jakieś widowisko, spektakl, coś, co by można było przekazać dalej, a w międzyczasie też dokonać pewnej promocji Polski, tak? Czy znaczy tych naszych rejonów, które są piękne, warte odwiedzenia, które wzbudzają zachwyt, bo nie każdy też zna te zakątki Polski, a warto też pokazywać te walory piękna, które tutaj są, chociażby właśnie Kraków, okolice, Tatry, Beskidy, wiele ciekawych miejsc, w które ludzie chętnie by podróżowali, gdyby o nich wiedzieli. Stąd też ta scena byłaby takim miejscem promocji takich miejsc. Korzystając z okazji, chciałbym tutaj wszystkich, którzy nas słuchają, zaprosić. To jeszcze nie jest tak późno, żeby się do tej Lizbony wybrać na Światowy Dzień Młodzieży. Może grupy są już pozamykane i trudno się dostać, ale warto też pomyśleć o własnym środku transportu. Samochód. Wiem, że niektórzy jadą rowerem, więc wiele różnych możliwości. Z Krakowa jednego pojedzie. Tak, z Krakowa jest grupa 5 osób, więc to też jest piękna rzecz. Wszystko jest możliwe. Koszty są może... Nie są takie, jakby to powiedzieć, zwykły wyjazd gdzieś nad morze, trochę większe, no ale to, co pozostaje po tym wyjeździe, takie doświadczenie, którego nikt nie zabierze i o czym będzie można opowiadać kiedyś, mając dzieci, wnuki, że na przykład dziadek miał odwagę pojechać do Lizbony na Światowy Dzień Młodzieży. I to był dobry czas i dzisiaj właśnie cieszy się tym życiem, bo dużo rzeczy się zmieniło, nie od razu, ale to miało potem generalnie wpływ na to, co działo się później, więc każdy, kto na Światowych Dniach Młodzieży jest, ma takie doświadczenie. Ono się rozwija w czasie, tuż potem Pan Bóg działa. Ważne, żeby taką przestrzeń Panu Bogu otworzyć i taką szansę dać działanie Duchowi Świętemu. To jest chyba tak, jak o wielu rzeczach w życiu nie da się opowiedzieć, nie da się jakby tego jakoś przekazać przez zdjęcia, nawet filmy. Tylko po prostu trzeba to przeżyć, tak jak, nie wiem, chociażby na przykład wyjście w góry, tak? Ksiądz po górach chyba dużo chodzi. Zdarza mi się tak, chociaż bardzo lubię wysokie góry. Nie to, żebym tutaj jakoś źle się czuł w tych niższych górach, ale takie moje góry zaczęły się właśnie od Tatr, potem coraz wyżej, wyżej, więc ostatnio mieliśmy też okazję wnieść flagę Światowych Dni Młodzieży na Aconcagua. To jest taka góra w Ameryce Południowej, w Argentynie. Najwyższa góra w zasadzie, jeśli chodzi o Amerykę Północną, Południową, także półkulę południową. No piękna góra, chociaż bardzo wymagająca, prawie 7 tysięcy metrów. Ale to już da się, jeżeli da się wejść na taką górę po odpowiednim przygotowaniu, to ilość bardziej łatwiej jest po prostu wybrać się do Lizbony, jeśli ma się ku temu chęci i po prostu cel, żeby coś w życiu osiągać. Jak człowiek chce, to znajdzie sposób zawsze jakiś. No jak nie chce, to znajdzie wymówkę, więc to zawsze jest jakieś uzupełnienie. Więc ja chcę, żeby jak najwięcej ludzi miało powód, żeby jechać. To znaczy cel taki, który by im przyświecał, naprawdę warto. Większość grup już jest chyba pozamykana, ale faktycznie powstają takie grupy last minute. Wiem, że w Krakowie można... powstaje taka grupa last minute. Tutaj księża, którzy są odpowiedzialni, ksiądz Michał Korbel czy Marcin Filar, właśnie są tutaj bardzo zaangażowani. Wracam teraz ze spotkania, które miało miejsce w Rabce jako tak zwany szósty krok w drodze do Lizbony, gdzie było bardzo dużo młodych już bezpośrednio zaangażowanych w wyjazd, przygotowujących się. No i właśnie tam te informacje były podane, więc gdyby ktoś jeszcze potrzebował, to ten last minute jest. Może już nie na cały wyjazd łącznie z dniami w diecezjach, bo to jest trudnie zorganizować, ale chociaż ten finał w Lizbonie, samoloty, jakby to powiedzieć, autobusy popodstawiane, tylko wsiadać i jechać. Tak, także można jeszcze szukać informacji o tych grupach. Bardzo dziękuję za spotkanie, za to, że ksiądz znalazł czas, za to, że tutaj mogliśmy troszkę porozmawiać o tym, czym tak naprawdę są Światowe Dni Młodzieży, bo myślę, że to jest jedno z tych wydarzeń w Kościele, które są takie dane nam na ten czas. Właśnie Jan Paweł II zostawił kilka takich dzieł, które w jakiś sposób trwają nadal. I to jest chyba jedno największe z tych dzieł, ale myślę, że najważniejsze dla młodych ludzi. I to już dla kolejnego pokolenia tak naprawdę młodych ludzi. Wierzę głęboko, że Światowe Dni Młodzieży są wielką szansą dla Kościoła, jeżeli chodzi o duszpasterstwo młodych. Nie
traktowanie ich jakiejś przyszłości, tylko teraźniejszości, tego, co jest dziś. Szczególnie jeżeli chodzi o duszpasterstwo w parafiach, że te grupy, które powstają dość często, w zasadzie w większości to są grupy parafialne, a więc jest nadzieja, że gdy będą wracać z Lizbony, to wrócą do swoich parafii, że nie rozpłyną się gdzieś na diecezji, czy dekanatach, czy w nieokreślonych grupach, tylko że będą po prostu kontynuować to w swojej parafii. Właśnie o to jeszcze chciałem zapytać. Czy światowiednie młodzieży to jest tylko happening, czy on może trwać dalej? Happening jest wtedy, kiedy zbierzemy młodych, którzy nie są związani z parafią, którzy są po prostu grupą diecezjalną z różnych stron, tak jak na przykład robi to jedna czy inna firma turystyczna. Robi im fajną wycieczkę, tak samo my możemy zrobić w kościele fajny wyjazd turystyczny z przygodami. I możemy wrócić, możemy ich wszystkich wypuścić, rodzice odbiorą dzieci i tak się sprawy kończą. To jest happening. Natomiast jeżeli chodzi o to, co może się rzeczywiście zadziać, to kiedy grupy wracają do parafii, to znaczy to jest grupa parafialna, identyfikująca się z parafią, może czasem mająca swojego księdza, chociaż nie zawsze ten ksiądz może pojechać, bo to są wakacje i czasami jest też wiele innych obowiązków, tam są oazy, pielgrzymki, różne turnusy, ale kiedy właśnie wracają do parafii i dzielą się tym w swojej parafii, w swoim kościele, co doświadczyli, nawet chociażby poprzez taką niedzielę po Światowych Dniach Młodzieży, kiedy mogą powiedzieć, mogą się zawiązywać wspólnoty, nie muszą być od razu formalne wspólnoty, ale tak na początku zawsze jest, że jakaś grupa ludzi tak aktywnie działająca może się włączyć w pewną pracę, apostolat, coś, co można robić w parafii dla drugiego, a właśnie takie postawy wyzwalają Światowe Dni Młodzieży, więc żeby ci młodzi mieli później miejsca, gdzie mogą realizować ten potencjał, to co otrzymują, właśnie potrzebne jest to, żeby wracali do tych wspólnot, które są dla nich macierzyste, tak jak powiedzmy pewne łona, które dają życie, to są właśnie parafie. I my tutaj w naszej pracy w Krajowym Biurze bardzo mocno stawiamy na parafie, żeby te parafie się ożywiały, tak jak papież Franciszek chciał w tej adhortacji Christus Vivit do młodych, żeby ożywiać życie na parafiach, żeby nie traktować parafii jako relikt, a tylko jakieś indywidualne duszpasterstwa ponadparafialne, bo one się na dłuższą metę nie sprawdzają. Natomiast powrót do parafii, odnowienie parafii, tego co jest środowiskiem życia, wzrostu duchowego, to jest cel Kościoła i myślę, że teraźniejszość na ten moment, tak żeby młody w parafii znajdował swój drugi dom. I tym pozytywnym akcentem kończymy ten odcinek. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Również pozdrawiam serdecznie.